W najbliższych dniach zakończy się inwestycja drogowa pomiędzy Policami a Szczecinem, a konkretnie pierwszy odcinek inwestycji od wiaduktu w Myścięcinie do ulicy Radosnej w Przęsocinie. Jest to odcinek, który jest zarządzany na co dzień przez gminę miasto Szczecin, która weszła z nami w partnerstwo i zdecydowała się do przebudowy łącznie z nami tego połączenia drogowego. Dzięki temu mamy jednorodny ciąg komunikacyjny, począwszy od wiaduktu. Roboty na tym odcinku rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Wykonawca ma czas do 31 maja na ich zakończenie. Wartość tej części inwestycji to 9 milionów złotych. 4 miliony złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach inwestycji przede wszystkim została przebudowana konstrukcja jezdni, mamy położoną nową nawierzchnię. Natomiast to, co ważne dla rowerzystów, został wykonany ciąg pieszo-rowerowy od wiaduktu do miejscowości Przęsocin, który w drugim etapie inwestycji będzie kontynuowany. Drugi etap inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku. Obecnie powiat przygotowuje procedury przetargowe. Tutaj musimy jeszcze wejść w porozumienie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Policach, który też na tym samym odcinku, co nasze prace, planuje przebudowę sieci wodociągowej. Także jak tylko ustalimy koniec wszelkich formalności, to mam nadzieję trzeci kwartał, może czwarty, ale tutaj nie chcę przesądzać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zawrzemy umowę z wykonawcą i w przyszłym roku na spokojnie rozpoczniemy roboty budowlane. Wartość drugiego etapu to 13 milionów 400 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 5 milionów.